Drogi księże Ryszardzie, pragniemy podziękować Ci za Twoją posługę jako moderatora Ruchu Światło-Życie w naszej archidiecezji. Ja sam osobiście dziękuję Ci za Twoje zaufanie, za to, że mogę zawsze na Ciebie liczyć. Dziękuję za Twoje świadectwo wiary, świadectwo miłości do Chrystusa, do Kościoła, do Ruchu Światło-Życie. Dziękuję za Twoje zaufanie i prowadzenie. W tych podziękowaniach nie jestem sam. Oto ci, którzy również chcą Ci podziękować. Dziękujemy! Księże Ryszardzie, cała diakonia misyjna, bardzo księdzu dziękuję za wszelką pomoc, wsparcie, za te wszystkie lata posługi dla naszej diecezji. Dziękujemy! Proszę księdza, chcieliśmy złożyć serdeczne życzenia, podziękować za posługę, za wspaniały dla nas przykład, za to, że ksiądz jest taki inny, fajny, sympatyczny, wesoły, śmieszny, że umie nas tak pięknie prowadzić. Radosny bardziej niż śmieszny. Ludzki, że ma tyle wspaniałych pomysłów, że tutaj nas zrobił dla parafii, dla nas, dla dzieci. Już krąg powstał z inicjatywy. Teraz by coś mu chcieli. Wszyscy. Dziękujemy! O! Witam księdza Ryszarda w Włodzisławiu Śląskim w parafii świętego Herberta. Chcielibyśmy coś księdzu powiedzieć. Księdze Ryszardzie, dziękujemy! Księże? Posługę moderatora diecezjalnego i życzymy wielu łask Bożych oraz opieki Matki Bożej Szkaplewskiej wspólnota z imielina. Drogi księże Rysiu, 14 lat. Tyle dokładnie razem współpracowaliśmy. Bo od 2004 roku dość intensywnie, regularnie spotykaliśmy się po to, żeby działać na rzecz chwały Bożej, dla dobra Ruchu Światło-Życie w diecezji nie tylko, w archidiecezji naszej nie tylko. No wiele wspomnień, to był niezwykły czas. Miałem możliwość przyglądania się też księdzu przy pracy. W różnych sytuacjach, kiedy zmienialiśmy Kościół, reformowaliśmy go, myślę, że to było dobre, wiele dobrych intuicji, wiele dobrych pomysłów, ale także wiele takich mocnych doświadczeń, piękna, wspaniałych relacji, rozmów, dobrych ludzi, z którymi się spotykaliśmy, wielkiego Bożego błogosławieństwa, przede wszystkim smakowania i takiego radowania się darem Ruchu Światło-Życie. Bo cały czas ten dar, jestem przekonany, został nie tylko księdzu, ale i nam podarowany i mogliśmy go wspólnie jakoś przeżywać. Objechanych wiele miejsc w diecezji, odwiedzonych wiele wspólnot, wiele godzin rozmów, to wszystko gdzieś we mnie pozostaje i chcę bardzo księdzu za to podziękować. To był czas, kiedy ja też bardzo wiele się uczyłem, uczyłem się ruchu, uczyłem się takiego dobrego, kochającego podejścia do Ruchu Światło-Życie, które w księdzu jest. I mam świadomość tego, że tak naprawdę nic się nie kończy, ale wszystko się zaczyna. Teraz tak naprawdę jest intensywny czas, żeby to wszystko, cośmy jakoś przeżyli, co ksiądz też pokazywał, swoim przykładem, swoim doświadczeniem wcielać w życie. Pozostajemy dalej w kontakcie. Cieszę się bardzo, że mogę cały czas gdzieś, może teraz troszkę bardziej z oddali, ale dalej intensywnie myślę, przyglądać się księdza pracy, cieszyć się też jej owocami, spotykać się z księdzem i jakoś w tym wszystkim wspólnie dalej uczestniczyć. Dziękuję bardzo księdzu, ponieważ to był czas, kiedy moje serce też bardzo wiele się uczyło, bardzo wiele doświadczałem, też bardzo wiele księdzu zawdzięczam. A więc moja wdzięczność, moja modlitwa pozostaje w moim sercu. No i alleluja i do przodu, na Bożą chwałę dalej. Drogi księdze Ryszardzie!
Jajo! Kokowice! Bardzo! Księdzu! Dziękuję! Za posługę! Dziękujemy księdzu Ryszardowi za dotychczasową posługę. Życzymy mu Bożego błogosławieństwa i zapewniamy po naszej modlitwie. Pozdrawiamy diakonia ewangelizacji! Księdze, wszystkie rodziny domowego kościoła rejonu Siemianowickiego chcą dziś złożyć serdeczne podziękowania za Twoją wieloletnią posługę moderatora ruchu Światło Życie naszej archidiecezji. Przez te wszystkie lata nieustannie doświadczaliśmy Twojej ojcowskiej troski, zaangażowania i wsparcia. Prowadziłeś nas drogą wierności charyzmatowi i dbałeś o to, by w naszych wspólnotach żyła pamięć o ojcu Franciszku Blachnickim. Dziękujemy, że mimo licznych obowiązków byłeś z nami na dniach wspólnoty, spotkaniach rejonowych, odwiedzałeś nas w parafiach i podczas rekolekcji. Dziękujemy za Twoją otwartość, uśmiech, entuzjazm, za to, że zawsze Ci się chciało. Że potrafiłeś znaleźć czas, nawet gdy go nie miałeś. Za mądre rady, za miłosierne napomnienia, kiedy było trzeba. Przede wszystkim dziękujemy za Twoje wspaniałe świadectwo wiary, zaufania Bogu i niezliczone godziny modlitwy w intencji ruchu Światło Życie i nas jako członków. Przed Tobą kolejne wyzwania i dalsza ciężka praca duszpasterska. Dlatego chcemy Ci życzyć, byś w Bogu miał niewyczerpane źródło siły, cierpliwości, nadziei, byś co dzień z radością mógł oglądać wspaniałe owoce swoich wysiłków. Byś wzrastał w świętości, a w trudach mógł liczyć na wsparcie wspólnoty i przyjaciół, których w ruchu masz tak wielu. Zapewniamy Cię o naszej nieustannej modlitwie i liczymy na wiele spotkań z Tobą na naszej formacyjnej ścieżce. Szczęść Boże! Jako orzechowska oaza mamy ogromny przywilej bycia blisko Ciebie, dlatego w kilku słowach chcemy wyrazić naszą wdzięczność. Za wszystkie konferencje. Za każde dobre słowo. Za nieustanne wsparcie. Za ciągłą pomoc. Za żywy przykład Chrystusa sługi. Za troskę i radość. Za życzliwość. Za gorliwość. Za bycie moderatorem. Budowanie. Nadzieja. Otwartość. Przewodnictwo. Poczucie humoru. Obecność. Charyzma. To wszystko dzięki Bogu przez księdza. Dziękuję księdzu za tą wielką troskę o ruch Światło Życie, która cały czas jest bardzo widoczna w księdza postawie, w księdza posłudze, w księdza życiu. Dziękuję za zaufanie we współpracy też na drodze ruchu Światło Życie. Dziękuję za świadectwo życia, za świadectwo takiego ogromnego zachwycania się ruchem Światło Życie, zachwycania się Kościołem. Bóg zapłać.